Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Wilkowski, mam 46 lat. Kandyduję do Rady Miasta z listy Stowarzyszenia Razem dla Świecia. Naszym hasłem jest Razem z Tobą więcej dla Świecia. Takiej dewizy trzymamy się właściwie wszyscy. I tą dewizą również będę się chciał kierować w mojej pracy w Radzie Miasta, o ile zostanę do niej wybrany. Jestem z wykształcenia historykiem, ale poza tym również studiowałem gospodarowanie nieruchomościami i jestem również audytorem energetycznym. Przy okazji pracy kilka lat temu w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu udało nam się razem z Darkiem Woźniakiem doprowadzić do rozpoczęcia procesu termomodernizacji bloków. To zaowocowało cieplejszymi mieszkaniami, mniejszymi kosztami ogrzewania i ładniejszym osiedlem. Ponadto w stowarzyszeniu Razem dla Świecia, w którym działam od 4 lat, a więc od jego początku, udało nam się zrealizować wiele bardzo fajnych pomysłów. Kilka pomysłów dla seniorów. Tu chyba najbardziej znany to Zjedz obiad z seniorem, ale także projekty dla młodzieży promujące nowoczesne technologie, chociażby naukę programowania, czy różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki dla dzieci z polskich z Ukrainy, czy zbiórki dla domów dziecka tutaj w naszej okolicy. Podobnie bardzo taką ważną, myślę, inicjatywą z naszej strony i dobrze zorganizowaną był przyjazd na ponad tydzień dzieci z Ukrainy do Polski, które w tym czasie zwiedzały nasz region i mogły się nieco bardziej zintegrować ze swoimi rówieśnikami w naszym kraju. W Radzie Miasta chciałbym zająć się natomiast kilkoma takimi priorytetowymi, wydaje mi się, sprawami. A więc przede wszystkim ożywieniem starej części miasta, by te coraz bardziej piękniejące kamienice nie tylko były dekoracją, ale żeby tu warto było przyjść, bo tu się coś dzieje. Druga kwestia, która właściwie z tym się wiąże, to poprawa komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Mamy niestety sytuację taką, że często trudno się dostać komuś z dalekich Marianek do starej części miasta, by uczestniczyć w jakiejś imprezie, bo nie bardzo jest jak dojechać. A więc to jest na pewno kwestia, którą trzeba się zająć. Kolejna sprawa to udrożnienie ruchu samochodowego w naszym mieście. Zbyt często mamy korki, trzeba do tego tematu jeszcze raz usiąść, jeszcze raz go przemyśleć. No i ostatnia rzecz, która dla mnie jako dla historyka, zainteresowanego też promocją miasta i promocją jego dziejów, to kwestia zamku, muzeum, stworzenia muzeum w Świeciu i zagospodarowania terenów wokół zamku oraz brzegów Wdy, by stanowiły taki ładny, przyjazny dla mieszkańców teren wypoczynkowo-rekreacyjny. Dziękuję bardzo, Wojciech Wilkowski.